Od roku 1941 wszystkie radiostacje sowieckie nawoływały naród polski do powstania. Jeszcze w czerwcu 1944 roku komunistyczna prasa podziemna w Warszawie pisała, że to tylko reakcyjny prohitlerowski faszystowski obóz w Polsce wymyślił hasło, że Niemcy są już pobite, żeby odciągnąć masy od powstania. I oto, gdy powstanie wybuchło naprawdę, bolszewicy umyli ręce, oświadczyli, że przedwcześnie, że Bur to zdrajca. Tak o wybuchu powstania warszawskiego po wojnie mówił Józef Mackiewicz.